W tym dzisiejszym czytaniu z dziejów apostolskich widać współpracę człowieka z Bożą Łaską. Jest mowa o poście, jest mowa o modlitwie i jest mowa o działaniu Pana Boga. Gdy odprawiali publicznie nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnawę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę. Oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Apostołowie poszczą i modlą się nie dlatego, że coś robią właśnie o własnych siłach, tylko poszczą i modlą się po to, żeby otworzyć się na Boże siły, na Boże działanie. Więc dwie skrajności są niebezpieczne. Z jednej strony oczekiwanie, że Pan Bóg sam wszystko zrobi, my nic nie musimy, a z drugiej, a druga skrajność to jest taka, że to wszystko od nas zależy, że od mojego postu i modlitwy zależy wszystko, że Bóg musi się już ugiąć i musi mnie wysłuchać, kiedy będę pościł i modlę, modlił się. Okazuje się, że współpraca z Bożą Łaską jest właśnie takim otwieraniem się na Działanie Pana Boga, na działanie Ducha Świętego i uświadamianie sobie, że tak naprawdę to jest Jego dzieło, Jego działanie, a mój post i modlitwa to jest robienie miejsca na Jego działanie, a nie sterowanie Panem Bogiem, nie dawanie Mu impulsów. To teraz, Panie Boże, rób tak, jak ja Ci mówię na modlitwie. Nie, nie. Post to jest pewne, pewna wstrzemięźliwość od pokarmów, pewna, można powiedzieć, pustka żołądka, która uświadamia, uświadamia nam potrzebę pustki serca. Pustki nie rozumiane jako całkowity brak Boga, tylko zrobienie takiej przestrzeni na działanie Pana Boga. Przez post robimy przestrzeń w żołądku, a przez modlitwę robimy przestrzeń w sercu. Więc głód żołądka uświadamia nam głód serca. Kiedy jesteśmy głodni Pana Boga, kiedy stwarzamy w naszym życiu, w naszym sercu przestrzeń dla Jego działania, to On wtedy może pięknie działać.